Siemano! Witajcie w naszym kolejnym filmie, w którym opowiemy Wam, przedstawimy naszą listę życzeń do Świętego Mikołaja na te najbliższe, zbliżające się święta. Zaczynamy! Oczywiście tutaj na samym początku chcę sprostować, że my do świąt nie podchodzimy materialnie, czyli nie chodzi o to, że my Wam tutaj po prostu będziemy siedzieć i ja chcę dostać to, i ja chcę dostać tamto, i w ogóle 40 jakichś materialnych produktów, marzeń, które chcemy dostać od rodziny, od znajomych, czy od naszych widzów. Nie, tu chodzi o to, że tu się wyświetli numer konta, wkładujcie pieniądze, a my sobie coś kupimy. Nie, nie chodzi o to. Święta jest to okres, który spędza się z rodziną, z bliskimi. Jest to okres, kiedy się nie pracuje, a ja jestem ogromnym pracoholikiem, więc jest to okres, kiedy trzeba usiąść z rodziną, być razem, ciepło spędzić ten czas, a nie myśleć o prezentach. Bo znam dużo osób, które po prostu, no, święta im się kojarzą z prezentami, z Mikołajem, który przychodzi z worem prezentów i rozdaje. I są to zazwyczaj osoby, które nie są później zadowolone z tych prezentów, bo one przecież już wszystko dostały, a nie dostały na przykład tego wymarzonego swojego prezentu bardzo drogiego. Więc my do świąt tak nie podchodzimy. Dlatego już od jakiegoś czasu nie dostajemy w ogóle prezentów. Tylko kasę. Poza tym Mikołaj, prezenty, no to jest dla małych dzieci, więc jeśli jest małe dziecko, nie wiem, małe rodzeństwo, młodsze rodzeństwo, czy jeśli ktoś ma dzieci, no to wtedy wprowadzenie tego Mikołaja, tych prezentów uważam za świetne, bo no jednak to ma taki swój klimat, prawda? Obdarowywanie tej ukochanej osoby też jest fajne, no i to jest właśnie taki jakby okazja do tego, żeby móc właśnie dawać, rozdawać te prezenty. Ale mimo wszystko każdy z nas ma jakieś tam marzenia, cele, które mogą być też nazwane prezentami. Dlatego wypisałyśmy sobie listę rzeczy, które chciałybyśmy dostać, może na te święta, może na którekolwiek. Ja jednak chciałabym zauważyć, że mimo że wypisałyśmy je, to tak naprawdę same jesteśmy w stanie je osiągnąć niekoniecznie teraz, tylko może kiedyś. I w sumie to by było nawet bardziej satysfakcjonujące niż kiedy dostałybyśmy je tak po prostu podane na tacy. No dobra, to teraz ja zacznę od takich mniejszych marzeń, niższej skali. No to moim marzeniem jest nowa kamera, ponieważ nagrywam bardzo dużo, każdego dnia nagrywamy jakieś filmy. No i chciałabym, żeby to już było coraz bardziej profesjonalne i chcę się po prostu rozwijać w tym kierunku. I właśnie jakąś nową super ekstra kamerę. Ja też pomyślałam od razu o YouTubie, bo jednak chcemy się rozwijać właśnie dla Was, wszystko ulepszać, o nowym aparacie, bo aktualnie mamy tylko jeden, który służy też za kamerę, a fajnie jakbyśmy miały właśnie dwa aparaty, jedną kamerę i wtedy wszystko byłoby cudowne. No, jeszcze u mnie kolejnym marzeniem, to jest takie połączone też z nagrywaniem i z YouTube'em, to jest profesjonalne studio do nagrywania, bo zrobiłyśmy sobie takie studio w domu, w naszym mieszkaniu, w jednym pokoju, w którym się w zasadzie mieszczą tylko trzy lampy i tło. No, a chciałabym jednak, żeby to studio miało wyciszenie, żeby jednak ten dźwięk był lepszy, żeby był tam ogromny asortyment, lepsze lampy, na przykład taka lampa okrągła, i wtedy w oku, w źrenicy jest takie ładne światełko okrągłe, bo teraz my mamy na przykład takie trzy kropki, bo mamy trzy lampy. No to, no tak, zobaczymy na filmie to widać fajnie, mamy trzy kropki w oczach. Więc chciałabym właśnie takie zrobić sobie mega ekstra studio profesjonalne, a obok na przykład gabinet do pracowania. No to już są takie marzenia z pracą związane. Tak mają pracoholicy. To teraz ja przejdę do może jakiegoś innego, innej rzeczy, o której zawsze marzyłam, czyli o psie. I kiedykolwiek o tym mówię, to wszyscy mówią, dlaczego sobie nie weźmiesz ze schroniska. Oczywiście biorę to pod uwagę, ale zawsze moim marzeniem, zawsze chciałam mieć psa właściwie takiego już od narodzin. Bo to wtedy widzisz, jak on rośnie, wychowujesz go, to jest takie, moim zdaniem to powinno być przed dziecko. Bo ten pies jest takim trochę małym dzieckiem i w ten sposób uczysz się jak odpowiedzialności, tak, no, jak się nim zajmować, więc bardzo, bardzo chciałabym mieć takiego małego szczeniaczka.
Kto wie? No dobra, a ja już z takich większych marzeń, to od nowego roku chciałabym jakiś nowy dom. Bo od dłuższego czasu już szukamy czegoś, szukamy intensywnie, ale cały czas mi coś nie pasuje i ja mam takie standardy i takie wymagania, że naprawdę ciężko mi jest znaleźć i chcę w końcu już, nie wiem, no już przestać tak myśleć właśnie jakimiś tam kategoriami i w końcu już nowe, jakiś super domek właśnie piętrowy najlepiej. No. No, my to chyba nie mamy już takich marzeń o prezentach bardzo materialnych, chyba zresztą nie, nigdy nie miałyśmy. Nie, to chyba nie jest materialne. Chcę dostać kosmetyki, ale... chcę, to nie jest materialne. Nie, w sensie takich jakby drobnych, nie? Ja nie potrzebuję na przykład dostać... Torebki, biżuterii. Tak, no. Bo to, wiecie, no to już po prostu nie jest takie ważne i przydatne i to musi być właśnie przydatne do czegoś, czyli tak na przykład, no, no już myślimy w większych jakby kategoriach. No, twoje kolejne. To jeżeli jesteśmy w takich większych kategoriach, to ja to statek kosmiczny. Wycieczkę. Wycieczkę właściwie. Tylko to tak jak powiedziałam na początku, że to nie byłoby takie satysfakcjonujące, jakbym dostała taki pakiet, proszę, dookoła świata. Juhu, lecę, wracam. Chcę na to zarobić, chcę odwiedzić jak najwięcej krajów, nagrywać tam wszystko dla was, to się spełni. No. Ja też mam w swojej liście wyjazd, bo tak naprawdę cały czas pracuję. Ja uwielbiam pracować, więc no to nie jest, że ja po prostu jestem zmęczona i potrzebuję wyjazdu i odpoczynku i wakacji. Nie, ale wiem, że jednak w dochodzeniu do jakiegoś sukcesu takie wyjazdy są bardzo ważne, bo jest ten balans, jest równowaga między wypoczynkiem a pracą. Nie można cały czas pracować, jednak ja się w ogóle do tego nie stosuję i cały czas pracuję z moim ukochanym, więc chciałabym właśnie wyjazd. Wyjazd prosty, nie jakiś skomplikowany. Ale ze znajomymi i z siostrą? Nie, z moim ukochanym. Chciałabym do Stanów lecieć, a już później, jak już się przyzwyczaję do jakichś częstszych wyjazdów, to do Amazonii, w dżunglę, rzucić się w nieznane, po prostu nie golić się tam przez miesiąc, nie myć i taki obóz przetrwania sobie zrobić, bo to jednak uczy życia i się jest tu i teraz, to jest najważniejsze, bo tak naprawdę jak pracujesz cały czas, to myślisz albo o tym, co się zdarzyło, albo o tym, co się zdarzy, albo planujesz cały czas i nie jesteś tu i teraz. No, ale możesz być. Tylko, że no, praca tego wymaga, że... Nie mogę, ale to strategia działania. To trochę nie jest poza tym rozwojowe, nie? To tak jak, nie wiem, alpiniści, czy nie wiem, te takie sporty ekstremalne, oni właśnie są od tego uzależnieni, bo oni cały czas są pod wpływem adrenaliny i żyją tu i teraz. Tu i teraz. On albo przeżyje, albo nie przeżyje. On jest tu i teraz, więc no, to jest tak uzależniające. I właśnie ja też bym chciała trochę tego poczuć, bo ostatnio cały czas żyje przyszłością i planowaniem i no, rozwojem. No. Więc w te święta weźcie sobie nasze słowa do serca i spędźcie je tu i teraz z rodziną. Myślcie o tym, co jest właśnie w danym momencie, a nie jak spędzę Sylwestra, co dostanę pod tą choinką, co jest tam w tych paczkach. Nie, cieszcie się, że macie tą rodzinę, macie co jeść, bo niektórzy, jak to moja mama zawsze wspomina, święta, twoja koleżanka zawsze chciała dostać owoce pod choinkę, bo wiedziała, że jej rodzinę tylko ma dostać. No. To jest smutne, także doceniajcie to, co macie. To tyle na dzisiaj, piszcie, czy film wam się podobał, piszcie, jakie wy macie prezenty, czy chcecie tego, co my, czy czegoś innego. Zostawcie kciuki w górę, wpadajcie na naszego Instagrama i na naszego Facebooka i żegnamy się z wami i kochamy was. Jak zwykle. Mua! Chciałabym, żeby mój prezentem był dziecko. A może go by Barty zawinięty pod choinkę. Barty zawinięty pod choinkę w kokardę. Przestań! A ty co byś chciała? Ja bym chciała jeszcze dostać... Rózgę. Lager do paznokci. I takie błyszczy. Rózgę, ale... ust. Taką grubą rózgę. Ja bym chciała jeszcze dostać taki samochód.
Ja bym chciała jeszcze dostać takie z Coco Chanel perfumy. Ja bym chciała dostać Kylie Lipstick, Tak bym chciała. Lipsticks. Coco i Moco i Loco. I sukienka obcisło. A ja bym chciała dostać Cara Delevingne. A my chciała jeszcze dostać buty z Louboutin. Ja Dolce & Gabbana perfumy. I ten, i takie właśnie jeszcze. Was bym chciała jeszcze dostać. Każdego z was. Z osobna!